Witam moi drodzy, zapraszam was, słuchajcie, na kolejną przygodę. Dzisiaj jedziemy do Canlaon City, to jest w połowie, gdzieś po środku wyspy Negros, bo tam zaczyna się taki fun race, czyli wyścig na zabawę naokoło Negros Occidental. Czyli to jest 500 km w ciągu jednego dnia. Na tym oto właśnie skuterze muszę pokonać, żeby skończyć te zawody. Zaczynamy odcinek. A więc słuchajcie, zasada jest bardzo prosta. Zarejestrowaliśmy się jakieś półtorej miesiąca temu, ja i Eddie, mój niemiecki znajomy, którego już poznaliście w kilku innych wyprawach. Zarejestrowaliśmy się na ten po prostu taki fun race. Dlaczego? Dla zabawy, dla chęci poznania nowych ludzi, dla zwiedzenia Negros Occidental, dla pokonania własnych barier, czyli zrobienia na tym skuterze 500 km w ciągu jednego dnia. Dupa będzie bolała na 100%. Właśnie czekam na Ediego, mamy się tutaj spotkać na tej stacji benzynowej i uderzamy do Canlaon. Tam przenocujemy pierwszą noc, dzisiaj się zarejestrujemy, a jutro rano o godzinie 5 jest start. Ale więcej wam opowiem na miejscu. Ja czekam na niego i ruszamy w drogę. No moi drodzy, praktycznie pierwszy taki dłuższy przystanek. Jest godzina 12:30. Przejechaliśmy już ponad 110 km, mamy jeszcze godzinę drogi do Canlaon, tam do miejsca, gdzie będziemy się rejestrować, ale zatrzymaliśmy się na obiad. Jeszcze musimy jechać troszkę wybrzeżem i później już skręcamy w góry, więc zatrzymaliśmy się w takiej największej tej miejscowości. No bo tutaj jest takie jedyne chyba miejsce, gdzie możemy coś jeszcze normalnego takiego zjeść, a później to już będą tylko takie filipińskie kantyny, więc zapraszam was do restauracji, zobaczcie co tutaj mają. Tutaj zaparkowałem, bo bezpieczniej, cała torba jest z całym sprzętem. Tutaj mamy stolik, a to jest taka filipińska. A tutaj są... Just take the hot water, I have a coffee with me. I'm serious, take the hot water. I have this London coffee. Dobra, słuchajcie, a tutaj jest jedzenie filipińskie. A ja sobie wezmę warzywka, ryż i może jeszcze tamto, no jakiś napój taki na szybko, tak żeby coś było. A tam jest cała restauracja jeszcze z tyłu. No to jest taka typowa filipińska kantyna, można powiedzieć. Tutaj jeszcze można zamówić, słuchajcie, inne rzeczy. Zobaczmy sobie co. No są pizze, szejki. O, może bym sobie szejka wziął. Nie, w sumie nie. Nie, Coca-Colę wezmę. Potrzebuję trochę cukru. No i oczywiście jakieś takie normalne filipińskie potrawy. Chop suey, jakieś takie inne. Eddie narzeka. What, do you want to take a big one to share? Or? Yeah, to take the... If you want to buy one, I would go for Sprite or Royal. Sprite. Yeah, okay, yeah. Sprite? Yeah, also, yeah. Keep fine, yeah. Dobra, ja zamawiam. A tam jest naprawdę bardzo duża restauracja z tyłu. Ale my tutaj jesteśmy na przodzie, bo tak jak mówię, bardziej nam zależy, żeby mieć oko na skutery, na cały bagaż. Bo nie chcemy się po prostu tego wszystkiego już ściągać, odpinać. Yeah. Usaka rice. Usaka vegetables. The last one. Oh. This one. Usa. And usaka beef. Oh. Salamat. Oh. And usaka sprite. They already have two. Oh. No, I put already two. Okay. No dobra, słuchajcie, jedzenie już przyszło. Tak to wygląda. Zabieram się za szamanie. Oczywiście trochę soja sosu najlepiej. Przynajmniej ja to zawsze tak lubię na Filipinach. Zjemy i jedziemy dalej. Signal lights. Oh, I mean signal lights. Yeah. Ah, okay. Hello, okay. And
Z herbatą. Sorry, I don't hear you. What? Da, okay. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. This fill up the one for one. No i słuchajcie, jesteśmy już w hotelu. Zameldowaliśmy się, odebraliśmy pakiety startowe. Jak widzicie, część pakietu startowego, można powiedzieć, mam na sobie. Jeszcze dostaliśmy te buffy, czy te chusty takie, naklejki, kartę z check-inem na wszystkie checkpointy, czyli tak trzeba się po prostu odbijać. I zameldowaliśmy się z Elim w hotelu. Mamy pokój family room, czyli tak jakby rodzinny. Dwa łóżka, king size. I to była jedyna opcja. Ogólnie ciekawa w ogóle akcja, słuchajcie, wyszła z bukowaniem hoteli, bo Eddie zabukował hotel jakieś... How long ago you booked the room, first one? 1.5 months ago? Yes. Yeah. Półtorej miesiąca temu, słuchajcie, zabukował hotel. Bardzo fajny, bardzo tani, tylko dla siebie wtedy zabukował. I dwa dni temu przyszła, że pokój, kancelowanie rezerwacji. Pomimo tego, że to już było na booking.com, że wszystko było opłacone, że wszystko było ok. Dlaczego? Bo najprawdopodobniej właściciel wiedział, że to jest event i normalnie ten pokój, który kosztował 1000 peso za noc, czyli 80 zł, teraz kosztuje 350 zł, jeżeli ktoś chciałby go zabukować. Więc w ogóle udało się mu w ostatniej chwili wykupić ten większy pokój, dlatego ja też tutaj po prostu nocuję. Miałem nocować w namiocie na darmowym takim polu, czy nawet pod halą taką, gdzie tam niby wszyscy bajkerzy też, co nie mają noclegów, mogą spokojnie sobie się przenocować. Ale jak wiecie, ostatnio byłem w górach, namiot trochę był przemoczony, ubrudzony, więc w sumie nawet lepiej wyszło, że podzielimy się po prostu kosztami tego pokoju i razem tutaj przenocujemy. A i tak zresztą o drugiej w nocy musimy wstać, żeby niby tam na odprawę iść, a później o 5 rano jest start. No ale dobra, ja już kończę tutaj. Idziemy zaraz na miasto, tam do tego punktu, gdzie byliśmy wcześniej. Coś ponagrywać, coś wam pokazać więcej. Jeżeli będzie się dało, to na pewno będziecie mieć z tego fajne ujęcia. No a tutaj jeszcze macie widok z naszego okna na rzeczkę taką, która płynie. Trochę gór. Tu jest jeszcze... O! Łazienka i widok na tą stronę. Czyli znowu na góry i kraty i rzeczka. Dobra, idziemy. No więc tak, słuchajcie, tam niestety nie nagrywałem, bo słuchajcie, muzyka gra tak głośno, że nie da się słyszeć własnych myśli, naprawdę. Więc po prostu nie dałoby się niczego nagrać. Natomiast muszę wam powiedzieć, że no tutaj w Canlon naprawdę robimy furorę, jeżeli chodzi o to, bo jesteśmy chyba jedynymi dwoma białymi osobami, które akurat są w tej wiosce i każdy chce z nami sobie zdjęcie zrobić, każdy chce się zaprzyjaźnić. Naprawdę bardzo miłe uczucie. Można się poczuć, że no naprawdę wyjątkowo, ale już poszliśmy stamtąd, przywitaliśmy się, porobiliśmy sobie zdjęcia
I idziemy teraz szukać jakiejś restauracji, żeby sobie coś zjeść. Bo w zasadzie jedyne co dzisiaj zjadłem, to jest to śniadanie, co widzieliście wcześniej. To zjadłem w porze obiadowej, więc teraz szukamy jakiejś takiej bardziej przyjemnej kawiarni z czymś, co można zjeść i coś przekąsić, może kawki się napić. Kawa była dobrym rozwiązaniem. I chyba coś znaleźliśmy. Eddie wcześniej wyczaił, że tutaj jest taka fajna restauracyjka. Zaraz zobaczymy, czy to jest coś otwarte, czy... O, ktoś do mnie dzwoni. Krystyn już pisze. Czy dojechałem? Zapomniałem. O, wygląda fajnie. Yeah, I think it's bio... Oh, and they have alcohol. What do you mean? It's a nice atmosphere. Looks yeah. Great. Okay, perfect. Dobra, chodzimy. Pokażę wam, jak restauracja wygląda. Zapowiada się zacnie. Naprawdę bardzo duże. Cały bar. Widać, że sporo klientów mogą obsłużyć jednocześnie. To tak się tylko przejdę, żeby wam pokazać. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo... Hello, sir! O, to są rybki. Są rybki, ale to są chyba nie do jedzenia. Dobra. A my idziemy tam na zewnątrz, bo jest naprawdę bardzo przyjemnie. I zaraz zobaczymy, co możemy sobie zamówić. Pokażę wam menu zresztą. To zobaczycie sobie. O, już zresztą jest menu. Eddie już wybiera. And what they have? Ugh. Ceny, słuchajcie, naprawdę... No... Salamat! The price are much, much cheaper than Duma Goethe. No, no, naprawdę, no... Pasta carbonara 100 peso, 8 zł. Hamburgery po 60 peso. No dobra, to nie może być nic dobrego, ale... Ale ja chyba pójdę w chickena. Dajcie mi chwilę, ja sobie coś wybiorę. O, grillowane, super. Coś sobie wybiorę. I słuchajcie, jedzenie przyszło. Chicken z grilla. Jak widzicie, bardzo ładny. To jest... what's they call it? Kalna on Express. Ogólnie wszystko nazywają takie od miejscowości, czy to jest Kanlaon Express, Bicol Express, Dumaguete Express. I to jest na ostro mięso. Taka w sumie dosyć mała porcja. Normalnie to jest większe moim zdaniem. And what do you order this one? Beef? Beef steak. Beef steak. Ah, okay. So shall look very nice. No i to jest garlic rice. And this is my drink, yeah? Ah, okay. Thank you. No i ryż. Dobra, szamamy. Nie wiem, czy wam wcześniej mówiłem o tym, ale na Filipinach bardzo często do kurczaka dostaniecie sos sojowy, calamansi i takie właśnie ostre papryczki. Jeżeli się je tutaj, powiedzmy, wkroi i wymiesza, to naprawdę macie bardzo, bardzo ostry sos i to jest naprawdę bardzo dobre. A to jest jeszcze papaya salad. Taka na kwaśno, bardzo dobra. Jeżeli będziecie na Filipinach, musicie to skosztować, naprawdę. Kanlaon Express, bardzo dobry. Takie bardzo ostre, ale tak jakby mleczne moim zdaniem. Nie wiem, ciężko to nawet określić. No i jeszcze dostałem, w zestawie jest jakaś taka woda do picia. Podejrzewam, że to jest coś z cukru zrobionego. No, taki rozpuszczalny w cukrze. To, co ciekawego, słuchajcie, zauważyliśmy, to to, że ceny tutaj naprawdę są bardzo, bardzo przyjemne. No, można powiedzieć, że sami nawet niektóre potrawy, niektóre rzeczy, to co widzieliśmy, to jest połowa ceny tego, co jest w Dumaguete. Oczywiście Kanlaon to nie jest jakaś taka bardzo turystyczna miejscowość. Mało tutaj obcokrajowców się wybiera. Jest tutaj kilka wodospadów, jest tutaj kilka rzeczy do zobaczenia. My najprawdopodobniej nie będziemy mieli na to czasu, bo no jutro trzeba przejechać te 500 km. Ale na pewno może to jest jakiś pomysł, żeby tutaj kiedyś z Krystyną wrócić i z Emilią na parę dni sobie coś pozwiedzać. No zobaczymy. My na ten moment wracamy. Where are we going? This road? This road? Okay. No, przejdziemy się tutaj naokoło i trafimy tam z powrotem do tego miejsca, gdzie jest cała ceremonia. Zobaczymy, czy są jakieś nowości, czy coś. Teoretycznie o 2 w nocy musimy wstać, ale w praktyce jak to będzie? Start jest o godzinie 5. O 2 niby jest jakieś takie zapoznanie. Podobno jakaś msza ma być jeszcze taka na start. I chyba tyle. Tylko, że to trochę takie bez sensu, no bo o 2 w nocy niby wstajemy, a o 5 później jest start. Nie rozumiem tego za bardzo. Trochę za wcześnie, moim zdaniem. No ale
Zobaczymy, jak będzie. A tutaj wam jeszcze pokażę troszkę ujęć z tego miejsca. Słuchajcie, tak sobie chodzimy z Edim i coraz więcej ludzi się tutaj zebrało, coraz więcej skuterów przyjechało, skuterów, motorów. Tam na początku były te 1000 pojemności, ale zobaczcie sobie na to. To jest 70cc, normalnie klasa, klasa w sumie. Po prostu rewelacja. Naprawdę mega mi się podoba. Tutaj jest, słuchajcie, już są większe oczywiście i tam na samym przodzie są te największe BMW po 1000cc. Bardzo dużo modyfikacji. Mi oczywiście najbardziej się podobają te Hondy ADV. Zaraz wam pokażę, która. O, na przykład ta. To jest ta nowa 160 i coś takiego właśnie chcę sobie kupić. Oczywiście to jest po sporych modyfikacjach, ale no to chcę kupić. No, coś takiego po prostu na przyszłość mi w zupełności wystarczy. Ewentualnie tutaj jest jeszcze ta starsza, to ADV 150 i to można kupić już szybciej za 120 tysięcy peso second hand, czyli używane. I coraz bardziej się zastanawiam, bo na przykład można by założyć fajne właśnie takie opony, coś jak w tej. No, dałoby radę, dałoby radę. Dobra, my wracamy do środka i zobaczymy, co dalej. No i jeszcze szybkie po powrocie do hotelu sprawdzanie ciśnienia w oponach. Okazuje się, że Ediemu trochę zeszło, więc sprawdzamy. Mamy ten przenośny kompresor. Mega się sprawdza, słuchajcie. Naprawdę, do samochodów to tak średnio, ale do skuterów, motorów, no rewelacja. Także dopompujemy to, idziemy trochę odpocząć w hotelu o 8.30 na kolację i później z powrotem odpoczynek. Będziemy się starali położyć spać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Witam was dnia kolejnego. Słuchajcie, jest godzina 4 rano. Spało się tak średnio, no bo to jest tylko i wyłącznie kilka godzin. O 5 zaczyna się podobno oficjalny start. Oczywiście od tych największych kategorii wszyscy powoli ruszają, więc my będziemy praktycznie na samym końcu. No ale już jest godzina 4, trzeba się tam powoli zebrać. Słyszymy nawet z hotelu głosy jakieś tam przez megafon, więc coś tam się już wszystko przygotowuje. My w zasadzie jesteśmy gotowi do drogi, więc tylko i wyłącznie pakujemy i jedziemy tam na start. Zobaczymy, co tam będzie. Thank you so much, sir, for your words at this point to give us some more ideas and details about this event. Thank you. Oh, may buntag na itong tanan. Okay na ba ito diha? Welcome diha sa Calaon City. Okay, for now, ang atong istoryahan is all about sa atong safety and precaution. Where next? There? Yeah, over there. Where, sir? Calatrava. Where to go? Calatrava. Calatrava. Okej, słuchajcie, jesteśmy na trzecim checkpointcie. To jest pierwszy checkpoint, na którym się tak naprawdę zatrzymałem. Musiałem trochę nogi rozprostować, bo już mnie dupa naprawdę tak boli, że masakra. Przejechane już jest no jakieś ze 150 km. Teraz tylko i wyłącznie prosta droga do Bacalotu, z tego co pamiętam. Tak jakby naokoło wyspy przez północ. To będzie już chyba szybsza trasa, bo tam są tylko bardziej pola cukrowe. Tak czy inaczej, muszę chwilkę odpocząć. Widzimy się.
jeszcze za moment. No i słuchajcie, skończyła mi się benzyna. Dosłownie na rezerwie wyjeżdżałem już z miast, miejscowości. Już musiałem się wracać. Niestety stacji benzynowej nie znalazłem, więc tankuję tak oto z butli. Thank you. How much? 235. 235. Ok, perfect. Dobra, jedziemy dalej. No i kolejne problemy trzeciego świata, czyli oczywiście nie miałem drobnych. Miałem całe 1000 peso. Wszystko wcześniej już wydałem gdzieś, nie wiem, po drodze na jakąś wodę czy coś. No motor, słuchajcie, skuter sprawuje się rewelacyjnie. Nie ma na razie żadnych problemów. Odpukać. Eddie wysłał mi wiadomość, że przed drugim checkpointem miał jakiś problem z motorem, ale bardzo szybko się to udało naprawić. Już jest w trasie i jedzie dalej. Najprawdopodobniej, możliwe, że nawet już mnie minął, bo ja się zatrzymywałem parę razy, coś tam nagrywałem. Dwa razy musiałem się w ogóle zatrzymać, sprawdzić, czy mam ciśnienie w oponach, bo tak dziwnie się coś zachowywało, ale to było spowodowane tym, że droga była jakaś taka strasznie do dupy. No nic, jedziemy dalej. Salamat, Kajo. Salamat. Salamat. Dobra, ja się zbieram. Jeszcze może trochę nogi rozprostuję. Mam jakieś 50 km do Bacalotu. Za Bacalotem jest kolejny checkpoint. Checkpoint numer 4. Słuchajcie, zrobiłem taką gafę. Pojechałem przez miasto taką trasą okrężną, którą się okazało, że zrobiłem jakieś 40 km ekstra. Trochę jestem wkurzony, ale przynajmniej tutaj jest naprawdę bardzo fajnie. Właśnie czekałem na Ediego, dojechał. Dalej jedziemy dalej. Jeszcze chyba 2 czy 3 checkpointy zostały. Już jakieś 300 km zrobione. Jest godzina 12. No, jeszcze 3 godziny. 3-4 godziny będziemy na miejscu. No i minęliśmy kolejny checkpoint. Zostały nam jeszcze 2. Teraz musimy się przedostać przez całe te góry, gdzie najprawdopodobniej pada, niestety, bo zaczyna już kropić. Eddie właśnie ubrał swoje... Oh, it's broken. Yeah, I put it on the exhaust pipe. Okay. Melt here, so I put it on over top and hit the exhaust pipe. Adventure! And now? You look like pro. You look like Conor McGregor... On his bike tour? No. Two days before the fight, when he's losing the weight. You know, like... In the rubber suit, yeah. Exactly. That's how I feel. Dobra. Jedziemy dalej. Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, już kolejnego dnia. Niestety wczoraj, zaraz po powrocie, przestałem nagrywać, bo byłem po prostu tak zmęczony. Zresztą nie tylko ja, tak samo i Eddie. Dosłownie poszliśmy tylko i wyłącznie coś zjeść i od razu do spania. Naprawdę organizm był tak wymęczony. Nie przypuszczałem, że aż tak będę zmęczony po tej jeździe, ale w ciągu 13 godzin udało nam się osiągnąć. Nie wiem, ile dokładnie kilometrów przejechaliśmy, ale na pewno nie było to 500. Ja zresztą dwa razy w ogóle się zgubiłem, pojechałem jakąś inną drogą, taką troszeczkę naokoło, więc sprawdzę na GPS-ie, ile kilometrów dokładnie zrobiłem, ale podejrzewam, że było to około 600 albo i nawet 600+, co jest totalną po prostu masakrą. Jak widzicie, my już spakowani. Eddie tam się też szykuje. I trzeba jeszcze teraz ruszyć drogę powrotną do Dumaguete i to jest kolejne 160-170 km, które trzeba pokonać. Jest godzina 8 rano, więc powoli się zbieramy. Ale jeszcze powiem Wam o organizacji tego eventu. Organizacja tego eventu naprawdę była bardzo fajnie przeprowadzona. Nie myślałem, że akurat, że będzie aż tak fajnie.
Chodziło mniej więcej o to, że na całym naokoło tego Negros Occidental, tych 7 checkpointów, co mieliśmy, były osoby, które kierowały ruchem. Jeżeli była widoczna kamizelka odblaskowa, którą miałeś, od razu te osoby cię widziały z daleka i od razu pokazywały się, gdzie trzeba jechać. Oczywiście nie było takich dużo sytuacji, ponieważ ogólnie to jest jedna droga, więc ona prowadziła tak naokoło, wszyscy mniej więcej wiedzieli, gdzie trzeba jechać. Natomiast wiedzieli, jeżeli by znali język Visaya. My tego języka nie znaliśmy, dlatego nie byliśmy na tym całym briefingu, no bo to było zresztą od trzeciej w nocy, tylko przyjechaliśmy prosto na start. Pewnie to by nam dużo wyjaśniło, gdyby to było przetłumaczone na język angielski. No niestety nie było, trudno. Ale jako, można powiedzieć oficjalnie, jedyny Polak ukończyłem przejazd na Negros Oriental przez 500 km. No bo to jest pierwszy raz chyba tutaj organizowane. I na pewno byłem jako jedynym Polakiem, bo był tylko jeden Polak i jeden Niemiec. Tylko dwóch obcokrajowców brało w tym udział. Impreza po prostu cudowna. Naprawdę w przyszłym roku wybieram się na to z powrotem, tylko już tym razem na pewno na innym motorze. Na innym motocyklu. No na Hondzie Click już tego drugi raz nie zrobię. To już było naprawdę zbyt wyczerpujące wyzwanie. Ale mam nadzieję, że Wam się filmik podobał, że udało mi się to jakoś zmontować, wyjaśnić wszystko. No, co mogę więcej powiedzieć? My się zbieramy. Sprawdzamy jeszcze, czy Ediemu powietrze zeszło, bo wczoraj dopompowywaliśmy. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za Wasze komentarze, dziękuję za Wasze wsparcie na Patronite i wirtualną kawę. My widzimy się za kilka dni w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że to Wam się podobało. Pozdrawiam serdecznie z Filipin. Pa!